Okej, moi drodzy, CN Citizen, akt trzeci. Witam w kolejnym odcinku Drogi do Sonic Mania. Dzisiaj dokończymy Sonic After the Sequel. Tak więc ciśniemy. I tak, na szczęście licznik mi się odnowił. Już się bałem, że będą się zapisywać z poprzedniego odcinka. Wiecie, co się działo w poprzednim odcinku. Chyba nie muszę nic mówić. Lekki rage wtargnął. Tak więc ciśniemy, moi drodzy. Cyan Citizen, tak? Już zapomniałem, kurwa, nazwy. Szybko poszło. Jest spoko poziom. Bardzo mi się podoba ten poziom. Na pewno bardziej niż poprzedni. Tak więc... Oh, snap. Ta muza. Oh, yeah. Okej. Oni mają aktualnie tarcze, więc trzeba ich dwa razy napierdzielać. Okej. Nice. Okej. I wiatrakieł. Byłem siakalakę. Okej, popiedzielamy sobie na tych ptaszłach. tam była kurde tarcza wodna. No nic. Chyba dam radę. Aktualnie. Nie. Okej, mamy pierścionki. Oh, snap. Z pindaszem. Okej. O, tak też można ich pokonywać. Aktualnie szybciej się ich pokonuje, tak? Ja się cofałem, już myślałem, że będzie kolejna sprężynka. Ja głupi. God damn it. No nie wierzę. Dobra. Easy. No. Okej. Nice. O Jezus, duży motobug. A to jest mini boseł. Trzeba go pokonać. Byłem siakę lakę. To jest dobre. Wow! Okej. Oh, snap. Dobra. Nice. Motobug pokonany. Jak to kurde zabrzmiało? Trudny boseł. Okej, Sonic got through act 1. Czeluję. Oh yeah. Science Citizen, akt 2. Ciśniemy. Woo! Te speedy. Yo. To jest dobre! To jest z Kirby'ego, moi drodzy! I ta muza zresztą, YOLO. To jest aktualnie... Boom shakalaka. To jest fajny motyw z Kirby'ego zapożyczony. Takowy strój właśnie. Jest YOLO. Kamehameha! Albo prędzej Hadouken. Taki podwójny. Ta muza taka chill. O, kurde, kocham ten poziom. Yay! A, tak to muszę podejść. A, nice. Okej, musimy poczekać, jak tamten wystrzeli. Co jego? Byłem siakalakę. Muszę zastanowić, jak to nazywać. Hadouken czy Kamehameha? O, snap. Chyba jednak Hadouken. Wow, jak się Sonic spojrzy do góry, on to właśnie takie coś robi. Hadouken! Byłem siakalakę, dobre. Lubię ten kostium. Nice. Okej. Lubię zapożyczenia w Sonicach, w fanowskich grach. Jest to YOLO. Ogólnie w Sonicach właściwie. Parę takich zapożyczeń czasami jest, więc YOLO. A idę po pierścień. A... Mogę to zniszczyć? Nie. Dobra. A, bo tak się zdobywa te pierścień. No tak, mądre. Kurde. Przycisk mi się pomylił. Ech. Tam jest tarcza ognista, która może się przydać. Z chęcią sobie to zniszczę.
A nie, tu jest spajki. Czemu? Gdzie ja widziałem ogień, lol? XD. Ale też się może przydać? Nie powiem, że nie. Każda tarcza najlepsza, chyba że ta Sugar coś tam. To poprzedniego odcinka, co ta wodna tak działa, a nie inaczej. Nie wiem dlaczego tak działa. No chyba powinna tak działać, sądzę, że nie miałem żadnego buga. No ale cóż. Okej. Okay. Nice. Spoko jest ten poziom, mi się podoba też zwłaszcza tło, jest w ogóle w takim mieście strasznie nowoczesnym. Wszystko lata, czuję się jak w Jetsonach trochę. Okej, okay, Sonic got through Act 2. Yay! Czeluja. Okej, okay, Science City Zone, Act 3. Wow, przyrobiliśmy z zwykłym Sonikiem, czy tylko ja to widziałem? No ja właśnie jeba się tarczę. Chyba byśmy już lulą zwykłym Sonikiem i po chwili zmieniliśmy się w tego. Oh yeah, to muza też jest zarąbista. Oh fuck. To chyba jest remix tych poprzednich muzyczek. Oh fuck, oh nice. Tak jak trochę w Before the Sequel, póki co mówiłem, że będzie trochę inaczej. A tu o dziwo. Okej. Okay. A kostium tracimy, jak dostaniemy obrażenia. Nie wiem, czy tarcza tutaj działa tak, jak powinna. Przez poprzedni odcinek już nie jestem pewien, więc... who knows. Ale mówię, wiem tylko to, że kostium się traci po obrażeniach. I wlatuje w nas taka gwiazdka właśnie, którą zdobywamy ogólnie. Co sobie pamiętam, chyba gwiazdka z nas wylatuje. Okej... Okay. To byłoby aktualnie logiczne. Nie powiem, że nie. Okej, okay, giń. Nice. Lubię tą animację. Ech. Okej. Okay. Ach, nice. Dobry jest ten kostium. Podoba mi się strasznie. Wiem, że to nie jest oficjalny pomysł, ale pomysł na to, żeby Sonic aktualnie to miał. Nie wiem, jak to działało w Kirby, ja tylko wiem, że to jest z Kirby'ego. Ja grałem chyba tylko w jedną część Kirby'ego w życiu, więc... Za dużo o tym kostiumie oficjalnie wam nie powiem. Walić te pierścienie. Nie chcę się narażać. Okej. Okay. Oh yeah. Wow, jaki duży spadek. Nice. O, easy. Okej. Okay. Dobra, tutaj teraz musimy się postarać. A mogę równie dobrze tam zostać. No cóż, trudno. Idziemy w miarę dobrze. To czasem mamy ten kostium. No to, że nam właśnie nie jest przydatny w tej chwili. Jest fajne. Że go możemy mieć, a nie jest przydatny. O, snap. O, nice. Easy. Czemu się same niszczą? Halo. Nie wiem właśnie. Jestem taki zajebisty, że przeciwnicy niszczą się, jak tylko mnie widzą? To jeszcze ci, którzy noszą, kurde, przeciwsłoneczne okulary i powinni być cool? What the fuck? Wow. Okej, okay, tak aktualnie mamy przyspieszone tempo, jak mamy Speed Shoes, a nie ten sam motyw, co na nieśmiertelność, tak jak w Before the Sequel. Czuję różnicę. Okej. Okay. Oh, snap. Okej. Okay. Jej, żyćko. Ciśniemy. O kurde, to wszystko. Widzicie te... Widzicie wysepkę z tyłu? Angel Island tam jest. Wyspa Andrzejów. Sonic got through Act 3, moi drodzy. Oh yeah. Wieżowce jak w Warszawie, kurde. We'll be right back.
Okej, okay, Science City Zone Boss. Akt czwarty. O, mamy tutaj robotnika, goddammit. Kacyka była zrobiona chwilą, która leciała. I tak w ogóle zauważcie, że mamy cały czas szapkę magika. Nie po części skoczyłem. No cóż, ja głupi, mój błąd. Tak, więc YOLO. Jest to aktualnie jeden z tych bossów, który jest Sonic i Tails. Chociaż to jest właściwie tutaj nic większego nie robi, tylko prowadzi ten ten samoloteł. Więc nice. Okej. Okay. Ten kurde robi naloty. Okej. Okay. Nice. Wiedziałem. To musiałeś tak skończyć. Okej. Okay. Fajne muzy nawet. Póki co dzieje się trochę nudno, halo. Chcę trochę akcji. Okej. A właśnie! Panie i panowie, to jest kurde prototyp mecha Sonika. Czyli tak, info potwierdzone. Sonic 3 działa się po Soniku 2. Hej. O, o! To bolało chyba. Nice. XD. ten robotnik. Sonic got through Act 4. Cały czas ta czwórka głupia brzmi. To jajko śmierci. I fajnie to jest wytłumaczone, jak jajko śmierci upadło na Angel Island, tak naprawdę. Więc nice. Okej, moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się on podobał. I zapraszam do następnych. Tak więc dziękuję za nie i na razie, bliska. Do zobaczenia. See ya!